Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj mamy odcinek specjalny, bo mamy też specjalnego gościa. Jest ze mną Małgorzata, która jest 7-krotnią mistrzynią świata w kettlebell sport. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dzisiaj będziemy rozmawiać o wyjątkowym produkcie i wyjątkowym pomiarze, w ogóle o wyjątkowej sytuacji. Dlatego, że jak wiecie doskonale, od jakiegoś czasu na moim kanale pojawia się m.in. Krysia, którą już doskonale znacie i opowiada Wam o marce Nuskin, o produktach marki, ale też ostatnio rozmawiałyśmy m.in. o peptydach kolagenowych i stąd właśnie dzisiaj jest ze mną Gosia, ponieważ to będzie naprawdę wyjątkowy odcinek. Będzie. Będziemy mówić zupełnie o czymś innym, ale też w mające duże znaczenie i duży wpływ na nasze zdrowie. No właśnie, bo jest coś, co posiada marka Nuskin, coś wyjątkowego, coś, czego nie mają inni. Co to takiego jest? Tak, mówimy tutaj bezpośrednio o skanerze biofotonicznym. Dokładnie. Jest to, słuchajcie, opatentowane urządzenie, wysoce wyspecjalizowana technologia, która nieinwazyjnie pomiaruje, czyli mierzy ilość karotenoidów w tkance żywej organizmu. Natomiast może ja się tak zaraz rozpędzę i zaraz zacznę mówić o tym wszystkim. Ale powiedz, bo to jest bardzo, bo to jest bardzo fajna sprawa. Właśnie, o co chodzi z tym? Skaner. Skaner się pojawi tak? Za chwilkę, Dobrze. Tak. Słuchajcie, bo skaner, no oczywiście o nim jest dzisiejszy odcinek, ale dokładnie, zacznijmy tak naprawdę od tego początku. Czyli o co chodzi z tymi karotenoidami? Dokładnie. Co to takiego jest i dlaczego są ważne? Dlaczego właśnie są ważne? Słuchajcie, karotenoidy w świecie nauki są uznawane jako marker stanu odżywienia organizmu. W związku z tym to jest bardzo istotna informacja dla nas. Karotenoidy są przeciwutleniaczami, czyli jednymi z antyoksydantów, czyli mikroelementami, tak to mogę powiedzieć, wysoce naszpikowanymi substancjami odżywczymi. Tak właśnie, mówię bardzo prostym językiem, żeby nie mówić zbyt naukowo. Chodzi o to, że karotenoidy mamy w konkretnych produktach, które musimy przyjąć z pożywieniem, czyli mówimy tu o warzywach i owocach, ale o konkretnych, tych, które mają bardzo wysokie pigmenty, czyli takie mocno kolorowe, mocno zielone, żółte, pomarańczowe, tak. Czerwone, te ciemne, typu jeżynowe, jagodowe, tak, ale też i paprykowe, pomidorowe, marchewkowe, te odcienie mają w sobie bardzo dużo tych karotenoidów, ale, jest jedno ale, w dzisiejszych czasach jakość tego jedzenia woła o pomstę do nieba, mogę tak powiedzieć, dlatego że nie wygląda to tak dobrze jak te 30 lat temu, kiedy to rolnictwo nie było tak uprzemysłowione i o czym mówię? O tym, że teraz warzywa, owoce mają dużo mniej substancji odżywczych. Ale jest jeszcze jedna kwestia, bo zwróćmy uwagę na przykład szpinak czy jarmuż. To też są takie warzywa, które będą zawierały dużo tych substancji. Bardzo dużo. Ale niestety też czasy się zmieniły i nie wszyscy mogą te warzywa jeść w odpowiedniej ilości, ze względu na inne substancje, które na przykład mogą wywoływać różnego rodzaju alergie pokarmowe i tak dalej. Więc trzeba znaleźć jakiś sposób na przyswajanie tych antyoksydantów, jeśli nie możemy ich dostarczać z pożywienia. No właśnie, dlaczego w ogóle my potrzebujemy te antyoksydanty? Jeszcze wrócę do tego, ponieważ jest to odpowiedź na działanie wolnych rodników. Tak. A wolne rodniki namnażają się codziennie. To jest po prostu obrona naszego organizmu. I im mniej mamy antyoksydantów, które dostarczamy z pożywieniem, tym ta obrona naszego organizmu maleje. Jesteśmy dużo mniej odporni na ich negatywne działanie. Wolne rodniki namnażają się codziennie, wywołują stres oksydacyjny, dlatego te antyoksydanty są nam konieczne. I teraz jaka jest sytuacja? My dostarczamy z pożywieniem i to co mówisz, nie wszystkie składniki bądź nie wszystkie produkty, półprodukty są przyswajane na takim poziomie, którego my potrzebujemy, żeby zabezpieczyć nasz organizm. Tak jest. I to nam mówi tak naprawdę skaner. Skaner mierzy poziom tych karotenoidów, czyli stan odżywienia, czyli jaka jest odporność naszego organizmu na działanie wolnych rodników. Ponieważ skaner wykorzystuje spektroskopię Ramana, to jest urządzenie wyspecjalizowane, tak jak Wam powiedziałam, w połączeniu z wiązką światła fotonów i jakby mamy wyłapanie konkretnie tych karotenoidów z kantki skórnej, czyli z dłoni i mamy po prostu też wynik na skali. I o tej skali możemy sobie porozmawiać. I to jest taka informacja dla organizmu, dla człowieka,
Ojej, co się dzieje? Analiza, jak funkcjonuje, ile mam stresu, co jem, jak się odżywiam, czy się regeneruję, czy śpię, czy odpowiednie substancje odżywcze dostarczam codziennie. To ma bardzo duże znaczenie w kontekście po prostu profilaktyki zdrowia. Dokładnie, bo słuchajcie, my bardzo często rozmawiamy sobie tutaj na moim kanale o pielęgnacji. I ja też Dokładnie, i często też mówię Wam właśnie o tych wolnych rodnikach, o stosowaniu antyoksydantów. Wiecie, że witamina C jest moim ulubionym składnikiem w pielęgnacji, ale ten stres i to działanie holistyczne, które powinniśmy prowadzić, nie tylko pielęgnacja, będzie mieć wpływ na cały nasz organizm, nie tylko na naszą skórę, ale generalnie na nasze zdrowie. No i właśnie tutaj wkracza skaner. Tak, bardzo ważną kwestię poruszyłaś, holistyczne podejście, dlatego że my jesteśmy tym, co wchłaniamy. Tak. To jest bardzo ładne zdanie. Nie jesteś tym, co jesz, tylko jesteś tym, co wchłaniasz. W związku z tym my określamy poziom tego stanu odżywienia organizmu i staramy się dostosować poprzez suplementację mądrą do organizmu w taki sposób, żeby odżywić od środka nasz organizm, ale co też wychodzi później na zewnątrz. Dokładnie. Skórze, włosy, paznokcie, to ma dużo większe znaczenie, tak? Czyli oprócz tego, że działamy wzmacniająco na układ odpornościowy, to dodatkowo odmładzamy organizm od środka. No dobra, Gosia, ale zanim jeszcze przejdziemy do samego skanera i opowiemy Wam, jak on działa, jak wygląda ten pomiar, to wspomniałyśmy o tym, że właśnie warto dostarczać te antyoksydanty z zewnątrz. Tylko. No i mamy taką możliwość, że Nuskin Pharmanex daje nam bardzo dobre rozwiązanie. I tutaj już na moim kanale rozmawialiśmy właśnie m.in. o Beauty Focus Collagen Plus, który zawiera odpowiednie substancje, w tym m.in. luteinę, o której też Wam ostatnio opowiadałam na moim Instagramie, ale mamy też inne możliwości. Tak, i to jest bardzo ciekawe, że możemy właśnie pomiarować poprzez spożywanie naszego kolagenu luteinę, która jest jednym z karotenoidów, czyli też możemy sprawdzać przyswajalność tego produktu i to jest niesamowite. Natomiast idąc jeszcze szerzej w kontekście tych antyoksydantów i większego zasilenia naszego organizmu nimi, mamy odpowiednią suplementację, która, słuchajcie, jest to Life Pack, to jest taka bomba witaminowo-mineralna, która 100% zawiera składników odżywczych, które ma zapisane na etykiecie. To jest bardzo ważne, dlatego że niestety, ale rynek suplementacyjny jest totalnie niekontrolowany. Tak. W związku z tym standard 6S, który wymyślił właśnie Pharmanex, czyli bezpośrednio spółka siostra Nuskina, po to, żeby ten standard przyswajalności był na najwyższym poziomie. W związku z tym mamy wszystkie badania kliniczne, mamy pewność, że to, co jest na etykiecie, jest w tym danym produkcie. To jest bardzo ważne. Czyli nie ma dodatkowych, albo zazwyczaj w aptece jest tak, idziesz po witaminę C, czy ile masz witaminy C w danym suplemencie, a ile dodatkowych uzupełniaczy, ile tak naprawdę jest suplementów w suplemencie, my nie mamy pojęcia, bo my nie mamy jak tego sprawdzić. Już nie mówiąc o tym, że ostatnio miałam taką sytuację pod jednym z moich ostatnich właśnie filmów na temat peptydów kolagenowych. Jedna dziewczyna pisała, no tak, ale tu mamy bardzo drogi produkt, którym praktycznie nie ma nic, a ja mogę kupić za niewielkie pieniądze peptydy kolagenowe, które mają 10 tysięcy różnych witamin, cynków, selenów, witaminy A, witaminy tego i tak dalej. I ja jej tłumaczę i mówię, słuchaj, ale no okej, możesz kupić taniej i możesz kupić całą masę różnych innych substancji. Tylko pytanie, po co ci to? Dokładnie. To jest trochę tak, jak często suplementy, firmy suplementacyjne na etykietach piszą zawartość witaminy 200% normy. Ale po co ci 200% normy, skoro ty tego nie przyswoisz? No właśnie. I tu jest jakby moim zdaniem skaner jest game changerem, jeśli chodzi o rynek suplementów i ten temat, dlatego że my po prostu możemy sprawdzić, czy te suplementy się przyswajają. No dobra, to słuchajcie, to teraz przejdziemy do tego skanera. No dobrze, moi drodzy, zobaczcie, mamy tutaj takie małe w sumie urządzenie, bo pewnie jak myślicie skaner, to zaraz w głowie macie nie wiadomo jaką wielką maszynę, a mamy coś takiego. Słuchajcie, to urządzenie przeszło wielką transformację w ostatnich latach, ponieważ rzeczywiście na samym początku była to olbrzymia maszyna, to zajmowało pół pokoju, wchodziło się do tego urządzenia. Jak na lotniska, wiesz, pomiar, tak jest, pomiar trwał wiele godzin, no ale wiadomo, ewoluowała sprawa tego skanera i w tej chwili mamy to w takim kompakcie, ale nasi naukowcy i tak dalej pracują na jeszcze zmniejszeniu i szybszym pomiarowaniu, także cały czas pracują. Natomiast, słuchajcie,
To wygląda w ten sposób. Tutaj mam tak zwane oko skanera, jak widzicie, otworzę. I tu właśnie wychodzi wiązka światła fotonów. Mam jeszcze mówić dalej specjalistycznie, jak nie, działa skaner? To, słuchaj, nie. To może powiedzmy coś lepszego. Coś lepszego. Coś lepszego. No bo okej, okay, mamy jakąś tam wiązkę, jakąś wiązkę światła, coś tam kombinację. No musi zmierzyć te karotenoidy. No dobra, ale jak to się robi? To jest bolesne? Nie, to jest bezbolesne i to jest nieinwazyjne. I nie ma żadnych przeciwwskazań, to jest bardzo istotne. O. Tak, czyli czy kobiety w ciąży, czy osoby po chorobach nowotworowych, nie ma tutaj przeciwwskazań, to nie jest rezonans magnetyczny, tutaj nie ma żadnego prądu, w związku z tym to jest nieinwazyjny pomiar. Po prostu ściągamy oko skanera, przykładamy dłoń i tutaj w tej części bardzo istotne jest, żeby to była ta część dłoni, przykładamy i przez 30 sekund czekamy, aż pomiar zostanie zrobiony. No i dobrze. To wszystko. 30 sekund i co dalej? Kiedy ten pomiar? Kiedy mamy wyniki? Od razu po 30 sekundach tutaj na skali, on jest teraz wyłączony, tutaj się pojawia skala, mamy połączenie z aplikacją, tak? Na aplikacji wychodzi dokładnie ten sam pomiar, co na skanerze i bezpośrednio wysyłamy po prostu do osoby pomiarowanej z opisem, co ten wynik tak naprawdę znaczy. Skalę mamy od 0 do ponad 90 tysięcy. To jest nasza skala. Dlaczego? Dlatego, że tyle na dobę atakuje nas wolnorodników. Okay. I żebyśmy my byli w takiej homeostazie, czyli w takiej równowadze, potrzebujemy podobnej ilości tych antyoksydantów, żeby wyrównać, tak? Czyli im działanie. Więcej, im więcej będzie tego, jeżeli będziemy dochodzić do tego, do tych 90 tysięcy, tym lepiej dla nas. Tym zdecydowanie lepiej dla nas. Im będzie mniej, czyli no będzie przewaga wolnych rodników, tak. No to tutaj zacznę, tu jesteśmy po prostu narażeni na szybsze choroby, na zmniejszenie działania układu odpornościowego, na wiele takich różnych, słuchajcie, chorób cywilizacyjnych, na jak choroby cywilizacyjne, dokładnie. Ale też przede wszystkim nasze samopoczucie, nasz wygląd. Szybciej się będziemy starzeć. Dokładnie. Będziecie to po prostu widzieć po sobie, a dzisiaj nie oszukujmy się, stres nas otacza z każdej strony, te wolne rodniki z każdej strony, więc to jest bardzo istotne. No dobra, Gosia, to powiedz mi jeszcze tak. Gdzie można wykonać taki pomiar? No bo to jest coś nowego. Coś, co się pojawiło jakiś czas temu na naszym rynku, że tak powiem. Ma do tego dostęp marka Nuskin i tylko marka Nuskin. Tak. I powiedzmy, że dzisiejszy film bardzo mnie zaintrygował i ja chcę sobie sprawdzić ten poziom. Chcę się dowiedzieć, jak to zrobić. W Polsce, słuchajcie, mamy bodajże tylko 37 uprawnionych osób do wykonywania pomiaru. Jedną z tych osób jestem ja, także zapraszam do siebie bezpośrednio tak, na taki oczywiście, pomiar. Słuchajcie, ja zostawię wszystkie namiary do Gosi w opisie do dzisiejszego filmu, więc jeśli będziecie zainteresowani, to piszcie do Gosi bezpośrednio, możliwości kontaktu macie naprawdę dużo. A jeśli nie do ciebie, to jak szukać takiej osoby? Jeżeli się wejdzie na stronę nuskin.com, jest zakładka skaner i tam powinna być mapka dystrybutorów skanera, czyli osób uprawnionych. O ile się nie mylę, tam chyba jest taki pasek, w którym możemy wpisać jakieś miejsce i powinno miejscowość, miejscowość i najbliższy po prostu do tego punktu, który wpisujesz, najbliższa osoba uprawniona do wykonywania skanu. Czy to jest drogi pomiar? Bardzo. Słuchajcie, całe 40 zł. I może tutaj powiem, to jest dobry moment, żeby powiedzieć o akcji Skanujemy Polskę. Dokładnie, to jest bardzo dobry moment, dlatego że to jest świetna akcja i myślę, że wszyscy powinniście o niej doskonale wiedzieć. Słuchajcie, Skanujemy Polskę jest to projekt, do którego się przygotowujemy 3 lata. W kontekście edukacyjnym przede wszystkim, ponieważ jest to akcja edukacyjna, uświadamiająca Polaków, że naprawdę powinni się zastanowić nad tym, jak żyją, co jedzą, co tak naprawdę, na co się decydują każdego dnia, jak wygląda ich tryb życia i jakiego rodzaju rozwiązania wybierają dla siebie. Także my szukamy i współpracujemy z trenerami personalnymi, z dietetykami, z osobami ze świata sportu, ze świata beauty, tak? Ponieważ tak jest. Tutaj tak samo skaner jakby wykorzystujemy przy suplementacji na przykład kolagenem, więc
my chcemy dotrzeć do jak największej ilości Polaków, żeby im pomóc, żeby ich wyedukować, żeby ich uświadomić, że sterta suplementów z apteki niekoniecznie ma dużą wartość, poza tym, a że... A wiesz, że, przepraszam, że ci przerwę, a wiesz, że Polska jest w czołówce krajów, wiem, gdzie leczymy się sami, sami wiemy wszystko, co i jak najlepiej. Jesteśmy na drugim miejscu w Europie, słuchajcie, jeśli chodzi o przyjmowanie suplementów. No. To jest straszne. Tylko nie mamy żadnej weryfikacji tak naprawdę tego, co te suplementy w sobie zawierają. Więc naprawdę uważam, że skaner jest fantastycznym, fantastycznym narzędziem pomiarowym, diagnostycznym, pomocniczym, uświadamiającym i dającym taki moment zastanowienia się. Kurczę, zawsze jak skanuję, słuchajcie, osoby, to każdy się lekko denerwuje, ponieważ ja edukuję, tłumaczę, tak, mówię i każdy, ojej, bo ja to wczoraj, to ja, nie, ostatnio to mam dużo stresu, ale przez ostatnie 2 miesiące to bardzo mało śpię i każdy już zaczyna analizować swój tryb życia, natomiast pomiar nie jest, nie dotyczy tylko naszej dwóch dób, czy krótkiego okresu czasu, to jest ogólny pomiar tych karotenoidów. To chodzi o naszą, o nasze podejście, długofalowe podejście do życia. Czyli jeżeli wypijesz dzisiaj szklankę soku pomarańczowego, no nie ukrywajmy się, nie skoczy ci wynik na skanerze o 20 tysięcy jednostek. Właśnie chciałam cię o to zapytać, bo ostatnio słyszałam bardzo ciekawą takie szkolenie, powiedzmy, gdzie osoba prowadząca opowiadała o wynikach badań, że niestety, ale wyniki badań krwi nie zawsze są miarodajne, bo wpływa na to bardzo wiele czynników. Jak jest w przypadku skanera? Jest to jedyne takie nieinwazyjne pomiarowanie. Mhm. Druga opcja jest bardzo inwazyjna i to się wiąże z wycinaniem kawałka skóry. I to też w bardzo takich sterylnych warunkach laboratoryjnych. Dziękuję. I jest to po prostu bardzo boląca metoda. No dobra, metoda. No, ale wiemy na pewno, że ten pomiar, czyli pomiar przy pomocy takiego skanera jest zupełnie czymś innym niż pomiar, wykonanie badania krwi. Absolutnie. Jest miarodajny, pokazuje nam, że rzeczywiście taki jest stan, bez względu na to, co wczoraj zjedliśmy, co wczoraj tak wypiliśmy i tak dalej. I warto jest pomiarować się co 6-8 tygodni. No właśnie, też miałam cię o to zapytać. Tak, żeby sprawdzić, czy rozwiązanie, które wprowadzasz, czy to będzie suplementacja, Farmanex, czy to będzie po prostu poprawa jakości życia poprzez mądrzejszy sposób odżywiania się, więcej ruchu, etc. Czy po prostu te zmiany wpływają na pomiar, na wynik. W związku z tym my mamy możliwość monitorowania postępów. I to jest moim zdaniem bardzo istotne i przeważające. Bardzo. Tak, to jest bardzo ważne. Słuchajcie, bo za niewielkie pieniądze możecie wykonać świetne badanie. To są żadne pieniądze, no jeśli chodzi o naszą profilaktykę zdrowia. Dokładnie, no już nawet samo badanie krwi dzisiaj, jak pójdziemy jakaś morfologia i tak dalej, kosztuje 50 zł, ale tutaj mamy, słuchajcie, zupełnie coś innego. A specjalistyczne? Nie musimy się kłóć. Specjalistyczne badania kilka Dobra, tysięcy. O tym to już w ogóle, słuchajcie... Wiadomo, to też ma sens i są ku temu podstawy, że osoby robią takie badania i jasna sprawa, natomiast tutaj po prostu mamy jeszcze większą możliwość diagnozowania własnego organizmu. I bezbolesną. Tak jest. Bezbolesną, nie trzeba się kłóć, nie trzeba się specjalnie przygotowywać do takiego badania, nie wiem, być laczczo na przykład, nie można wypić kawy z rana, o właśnie. Więc tak naprawdę wystarczy, że znajdziecie w waszej okolicy osoby, która będzie taki pomiar wykonywała, a pójdziecie, zapłacicie no śmieszne pieniądze, po 30 sekundach badania już za chwilę mamy wyniki, pomiar, jak to wszystko u nas wygląda i za kilka tygodni wracacie i robicie to z powrotem. I wiecie, jak tam to wszystko działa w tym waszym organizmie. Z ciekawostek mogę powiedzieć, że 2 dni temu robiłam pomiar moim dzieciom. Ja już na skanerze pracuję 2,5 roku i moja córka starsza, klasa sportowa, dynamit, torpeda, nie znosi warzyw i owoców. Po prostu nie lubi z jogurka zielonego i właściwie ogórka zielonego. I koniec. To jest tyle. A mój syn młodszy, on po prostu, głównym jego paliwem są warzywa i owoce, on sam się domaga, on bierze sobie sam marchewkę, borówki, kiwi, szpinak, on je po prostu taką i buraki, nie ma znaczenia, on po prostu się tym żywi i u niej wynik wyszedł ostatnio 34 tysiące jednostek, a u niego 70. O rany. I to jest miarodajne i to potwierdza nasze nawyki. Dokładnie. Taka jest prawda. Dokładnie.
No więc słuchajcie, super. Polecam, naprawdę polecam. Polecamy. Zapoznajcie się koniecznie z informacjami, które również znajdziecie na stronie marki Nuskin. Ja Wam też zostawię link, gdzie możecie sobie poczytać trochę więcej na temat tego skanera. Zapraszam Was oczywiście do kontaktu z Gosią i z pozostałymi osobami, które wykonują takie pomiary. Mam nadzieję, że dzisiejszy film Was zaintrygował, zainteresował i przypominam, że tylko taką opcję daje nam marka Nuskin. Nie znajdziecie tego gdzie indziej, w jakichś innych markach, w jakichś innych laboratoriach, pomiarach i tak dalej. I zobaczcie, tu mamy genialne rozwiązanie, bardzo dla nas istotne w dzisiejszych czasach i bardzo fajne możliwości. Potwierdzam i zapraszam do kontaktu. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Pa! Pa. Zobaczcie, mamy już tutaj gotowe. O, proszę, aplikacja proszę. Połączona ze skanerem. Teraz poproszę Twoją dłoń. W tym miejscu właśnie. O, przytrzymujemy i za chwilę aplikacja odpala skanowanie. Jest. Mamy skalę od 10 do, tutaj jest plus 89 tysięcy. Najwyższy pomiar, który kiedykolwiek się nam trafił, był 101 tysięcy. Przeciętnie Polacy są w skali czerwono-żółtej. W większym wymiarze zdecydowanie. Zaraz zobaczymy, jak to będzie u mnie. No, proszę Pani. Niebieski, niebieski, a jest niebieski. Tak, te dwie. Nie jest tak źle. Te dwie barwy, czyli niebieska i fioletowa, mówi nam o tym, że nie jest źle.